Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Telewizja Polsat, Paulina, słucham. Dzień dobry pani. Ano, witajcie. Poczekajcie, moment. Wojska Obrony Powietrznej kraju się kłaniają. Proszę pani. Mamy tutaj konflikt ze strony czeskiej, bo nastąpiło naruszenie terytorium powietrznego kraju przez śmigłowiec właściciela Polsatu, pana Zygmunta Solorz-Żak, w piątek i w sobotę. To jest w rejonie Bochni. My sprawdziliśmy, rzeczywiście... Poleteli na region, nie waszych. Jest pan Martenka, ja będę tłumaczył. Proszę mówić, panie. Polaki. No mów ty. Alo, witajcie. Dzień dobry, witam. My se nie potrzebujemy takowych litewskich smigielków, jakichś ich teleprezesowych, Polsatowi. Że nie jest wskazane, żeby nawet prywatny samolot naruszał przestrzeń terytorialną Czech. I poleteli na wertolotu na regiony nie waszych polet, nie Polsatowi. Przekroczyli terytorium, na które nie powinni wlatywać. Ano, żydowski meste, narodnim muzeum, a lecili w stary prachy, i porucha motoru na smigielku. Przepraszam. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Jest rok.